W wyborach bierze udział ile kandydatek? Ktoś wie? Głośniej. Znakomicie jesteście przygotowani. Wszystkie kandydatki są mieszkankami jakiej gminy? Żary? Świetnie. Moi drodzy, po lewej stronie sceny można już odbierać kupony do głosowania na Miss Publiczności i w tym samym miejscu będą one odbierane do godziny, uwaga, 17:30 około, także trzeba się spieszyć. Dobrze, no to jeszcze przedłużymy to powiedzmy do jakiejś 18:00 około. Drodzy Państwo, choreografię występu przygotowała pani dyrektor Hanna Łabudzińska, której należą się brawa. Kandydatki czesały zakłady fryzjerskie z Jasienia. Pani Wandy Słomian, Barbary Kluwak, Natalii Matysik oraz Zofii Stefańskiej. Natomiast malowały kandydatki pani Daria Słomian i pani Ewa Owsiany. A pierwsze wejście będzie zatytułowane Sen Szeherezady. Emocji, czas zacząć. Thank you.
Wspaniałe dziewczęta, wspaniałe stroje, od razu mamy słońce. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że tak licznie tutaj przybyliście. Dziewczęta, w tej chwili przebieram się w kolejne stroje, a w przerwie, tą przerwę umili nam kolejny raz sekcja taneczna pod kierunkiem pani Mirosławy Zych. Witamy. Chocolate, chocolate, chocolate.
choco, choco, czekolady. Pan choco, choco. Lubię to. Un, dos, tres. Mama, she say, roly poly. Papa, he say, holy moly. Everybody want a chocolate. Pan choco, choco. All the girls want candy, candy. All the boys get ready, ready. Everybody want a chocolate. Pan choco, choco. Pan choco, choco. Everybody say a chocolate. Choco, choco, everybody say a chocolate. Chocolate. A choco, choco. 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 The left hand side now, wave to the people on the right hand side now, wave to the people with a pretty backside. Now we do it all again and we feel alright. Un, dos, tres. A choco, choco. 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 Everybody say a chocolate. A choco, choco, 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 chocolate. Kochani, drodzy państwo, są w drugim wyjściu i chciałbym gorąco zaprosić teraz tak, czwórką, my inaczej wchodzą. Dobra, czwórka, Kamilę Smoleńską, lat 15. Z trójeczką Paulinę Buturlę. To tam dalej jest, ósemeczka. Z ósemeczką mamy Patrycję Iwanicką. A, dobra. No to jeszcze raz. Jedynka Pamela Adamczewska, dwójka Wiktoria Szymurska, trójka Paulina Buturla, czwórka Kamila Smoleńska, piątka Aleksandra Jankowicz, szóstka Dominika Tomaszewicz, siódemka to kto? Marcelina Słomkowska, z ósemką Patrycja Iwanicka i dziewiątka Patrycja Kobyłka. Zapraszamy gorąco. Teraz się odsunę, kochani, bo to one są najważniejsze. Bardzo prosimy o krótką prezentację każdą z dziewczyn i jako pierwszą może Pamelę Adamczewską, lat 15.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Pamela Adamczewska, mam 15 lat i uczęszczam do tutejszego gimnazjum. Interesuję się motoryzacją. W przyszłości chciałabym zostać zawodowym żołnierzem. Mój numer to 1. Życzę Państwu danej zabawy. Dziękuję. Wielkie dzięki, Pamela. A z numerem 2 zapraszamy Wiktorię Krzyworską, lat 15. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Wiktoria Krzyworska. Lubię malować i tańczyć. Mój numer to 2. Dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy. A z trójeczką zbliża się do nas Paulina Buturla, 16-latka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Paulina Buturla, mam 15 lat i uczęszczam do tutejszego gimnazjum. Interesuję się muzyką, sportem, tańcem oraz gotowaniem. Wolny czas spędzam z przyjaciółmi oraz z rodziną. W przyszłości chciałabym wyjechać do Niemiec i opiekować się dziećmi. Mój numer to 3. Dziękuję i życzę Państwu miłej zabawy. Dziękujemy, dziękujemy. A z czwórką zbliża się do nas Kamila Smoleńska, 15-latka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Kamila Smoleńska, mam 15 lat i uczęszczam do drugiej klasy tutejszego gimnazjum. Interesuję się sportem i motoryzacją. Czas wolny spędzam z rodziną i przyjaciółmi. W przyszłości chciałam zostać lekarzem. Mój numer to 4. Dziękuję i życzę miłej zabawy. Brawa, brawa, brawa. Zapraszamy teraz... kogo zapraszamy? Aleksandrę Jankowicz? Oczywiście, że tak. 15-latka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Aleksandra Jankowicz, mam 15 lat. Uczęszczam do tutejszego gimnazjum. Interesuję się filatelistyką oraz krawiectwem. W wolnych chwilach uwielbiam spędzać czas z przyjaciółmi oraz rodziną. Mój numer to 5. Dziękuję. Życzę udanej zabawy. Dziękujemy, Oli. A z szóstką gorąco witamy Dominikę Tomaszewicz, 17-latkę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Dominika Tomaszewicz, mam 15 lat i kończę tutejsze gimnazjum. Interesuję się sportem i muzyką. Wolny czas spędzam z rodziną i ze znajomymi. Mój numer to 6. Dziękuję i życzę miłej zabawy. Dzięki, dzięki, dzięki. A z siódemką, kochani, zaprezentuje nam się Marcelina Słomkowska, lat 15. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marcelina Słomkowska. Interesuję się muzyką, sportem oraz psychologią zwierząt. Wolne chwile spędzam w schronisku dla bezdomnych zwierząt jako wolontariuszka. Mój numer to 7. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, a z ósemką zapraszamy Patrycję Iwanicką. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Patrycja Iwanicka. Mam 16 lat. Jestem uczennicą niepublicznego gimnazjum dla młodzieży w Lubsku. W wolnych chwilach gram w tenisa ziemnego. Interesuję się modą i fotografią. W przyszłości chciałabym wybrać się w podróż dookoła świata. Dziękuję wszystkim tym, którzy są dziś razem ze mną. Mój numer to 8. Dziękuję. Wielkie dzięki. Zostaje nam dziewiątka. A numer 9 ma Patrycja Kobyłka, 16-latka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Patrycja Kobyłka, mam 17 lat i uczęszczam do Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku. Jestem osobą ambitną, dążę do postawionych przez siebie celów. Uwielbiam się śmiać i zarażać ludzi pozytywną energią. Interesuję się modą i sportem. W wolnych chwilach lubię biegać, ćwiczyć na siłowni oraz pływać. Mój numer to 9. Dziękuję. Kochani, nagłośmy wielkimi brawami, bo naprawdę to nie jest łatwo podejść, opowiedzieć o sobie, prezentować taniec, przebierać się co chwilę. Naprawdę są to sprawy trudne, lecz zacne. Dlatego jeszcze raz nagłośmy brawami. Bardzo, bardzo dziękujemy. I kandydatki zapraszamy do tańca. Take me to a place called paradise. Holiday, so beautiful. Listening to the sound there, closing my eyes. Holiday.
dziewczyny pobiegły przygotować się do występu numer 3. Czy ktoś zgadnie, w czym wystąpią nasze kandydatki? Brawo, wygrała zestaw kolorowych kredek, wszystkie czerwone. Drodzy Państwo, w oczekiwaniu na wejście numer 3 chciałbym zaprosić Anetę Karolonek. The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. I fall and I want to reach other apart. Please tell me why. Why do we make it so? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. So come and face me now, here on this stage tonight. Let's leave the past behind us. I fall and I want to reach other apart. Please tell me why. Why do we make it so? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me. Everywhere.
Dziękujemy Anecie, a w tej chwili już dosłownie ostatni lub dwa ostatnie numery przed wyjściem zasadniczym, powiedziałbym, naszych kandydatek na miski. Zapraszam więc Małgorzatę Kacewicz. Toes and I'm clicking my nose. A rebel with a girl, it's always known. And you make me smile, please stay for a while now. Just to get down, wherever you go. I what I'm gonna say. You let the feelings away. I try. Nie ma, nie ma, druga strona. Ale change.
thinking, did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can we feel everywhere, blowing with a wind of change? Take me to the magic of the moments on the glory night, where the children of tomorrow swim away in a wind of change. Zleciało to półtorej godziny, nie? Kochani. Drodzy Państwo, przed nami wejście numer 3, czyli wejście ostatnie naszych kandydatek. Ja przypomnę tylko, że choreografią zajmowała się pani dyrektor Hanna Łabudzińska, kandydatki czesały zakłady fryzjerskie z Jasienia, pani Wandy Słomian, Barbary Kluwak, pani Natalii Martysik oraz pani Zofii Stefańskiej. Natomiast malowały kandydatki pani Daria Słomian oraz pani Ewa Owsiany. Bardzo gorąco zapraszamy. Wejście numer 3 i ostatnie, także kochani, decydujcie. Oh,
Been your lover.
I dla przypomnienia, moi drodzy, z numerem 1 zaprezentowała nam się Pamela Adamczewska, 15-latka. Z dwójką Wiktoria Krzyworska, również 15-latka. Z trójką Paulina Buturla, lat 16. Z czwórką Kamila Smoleńska, lat 15. Z piątką 15-latka Aleksandra Jankowicz. Z szóstką Dominika Tomaszewicz, lat 17. Z siódemką Marcelina Słomkowska, lat 15. Z ósemką Patrycja Iwanicka, która ma tutaj chyba najbardziej zorganizowany fan klub, z tego co widzę. I z dziewiątką Patrycja Kobyłka, lat 16. Moi drodzy, już niebawem dowiemy się, kto zajął jakie miejsce, kto zostanie Miss. Natomiast w tej chwili zapraszam gorąco Nicole Skrętkowską, która zaprezentuje nam się w jednym ze swoich. Telefony, telefony, te telefony.
Nadeszła ta wiekopomna chwila, a przed nami Pamela Adamczewska, Wiktoria Krzywolska, Paulina Buturla, Kamila Smoleńska, Aleksandra Jankowicz, Dominika Tomaszewicz, Marcelina Słonkowska, Patrycja Iwanicka i Patrycja Kobyłka! Zrobiły to, kochani, trzy wejścia, każde znakomite, z każdej strony było wspaniale, ale prawda jest taka, że zawsze w każdym konkursie ktoś musi wygrać. Witamy Miss Jasienia 2013 roku. Ona wygrała rok temu. A kto wygra dzisiaj? Wszystko w rękach. Pani dyrektor Hanna Łabdzińska, pani burmistrz Rasajgarz. Witamy gorąco. Moi kochani, podobało się? Wszystkie piękne. Ja chcę usłyszeć dla nich gromkie brawa. Słuchajcie, one opanowały nie lada sztukę. Trzeba było z tymi wielkimi skrzydłami naprawdę dać sobie radę. A one sobie radę dały. Moi drodzy, nasze szanowne jury postanowiło nagrodzić następujące kandydatki. Drugą wicemis Jasienia nastolatek została kandydatka z numerem 1, Pamela Adamczewska! Słabe te brawa. No, już trochę lepiej. Moi drodzy, pierwszą wicemis nastolatek Jasienia została kandydatka z numerem 9, Patrycja Kobyłka! Moi drodzy, waszą mis, którą wyście wybrali, została kandydatka z numerem 1! Pamela Adamczewska, mis publiczności! Moi drodzy, a już za chwileczkę
nasza panująca nam Miss 2013, Paulina Urban, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Poprosimy dla niej o brawa. Ustąpi tronu i ukoronuje naszą Miss. Uwaga, uwaga! Miss nastolatek 2014 została kandydatka z numerem... Kandydatka z numerem 8, Patrycja Iwanicka! Zapraszamy na tron! Poprosimy o koronację. Brawo! Cieszę się, że jesteście tego samego zdania co jury, ale ja poproszę jeszcze o gromkie brawa dla wszystkich kandydatek. Zapraszam je tutaj bliżej. Moi drodzy, wszystkie kandydatki otrzymują upominki i nagrody dzięki naszym sponsorom. Ponieważ zaczyna padać, nie będę nagród wyczytywać, będzie można znaleźć listę nagród na naszej stronie, a my teraz jeszcze chwilka dla fotoreporterów i gromkie brawa! Oczywiście szarfy! Nagrody. My wypełnimy ten czas, nim oddamy mikrofon dla pani dyrektor, ale moi kochani, to jest odwaga i to jest prezentacja. Powiem wam, że tutaj i panowie z ochrony i nie tylko moi koledzy powiedzieli, że mamy piękne dziewczyny. Piękne dziewczyny, gratuluję wam i naprawdę dziękuję, że wy startowałyście, prezentowałyście się od pierwszego tańca, który pokazałyście i zatknęły chyba jakiś taki gwóźdź w serca każdego na moment, bo nam zaparło dech. Było to śliczne, prezentowałyście się od pierwszego po ostatni strój pięknie. Pięknie się zaprezentowałyście, mówiąc o sobie, o swoich planach, marzeniach. Poruszając się na scenie, to jesteście aktorkami. Dziękuję wam, gratuluję, a na pewno to jest zasługa stojącej obok mnie, pani dyrektor, która poświęciła wiele czasu,
chociaż jesteście bardzo zdolne, ażeby was do dzisiejszego dnia przygotować. Dziękuję pani dyrektor. I wierzę, że w przyszłym roku będą kolejne kandydatki, które będą prezentowały się podobnie jak dziś ich koleżanki. Dziękuję, oddaję mikrofon pani dyrektor. O, to jest podziękowanie dla pani dyrektor za przygotowanie do dzisiejszej prezentacji, do dzisiejszych wyborów Miss Jasienia. No i płyną łzy, ale to są łzy radości i szczęścia, że tak ładnie dziewczyny wypadły. Pani dyrektor płacze. Jeszcze raz ogromne brawa dla dziewczyn. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję i naprawdę warto było z wami pracować, bo pokazałyście, że mimo trudu i tego, że tak was cisnę, a wy macie tak dosyć, dałyście radę. Za to wam dziękuję. Super dziewczyny. Poprosimy o brawa, a już za chwilkę dalsza część programu. Kochani, ostatnie brawka dla schodzących, dla pani Hani, dla pani burmistrz. A trwały próby, ciężkie próby. Dziewczyny się bardzo starały. Jestem po prostu zaskoczona. Jakie masz zamiary na przyszłość i do jakiej szkoły chodzisz? Chodzę do niepublicznego gimnazjum dla młodzieży w Lubsku. I chciałabym coś robić z modelingiem, może kosmetologią, coś takiego. W przyszłości. A według ciebie, czy była jakaś taka konkurentka, której się obawiałaś? Nie, myślę, że nie. Każda dziewczyna jest ładna, każdy miał szansę wygrać, tak? Teraz przez rok będziesz reprezentować Jasień. Jak to sobie wyobrażasz? No, jestem mile bardzo zaskoczona. Myślę, że nie wiem. No właśnie, Straż Miejska zaabsorbowana płotkami, skokiem przez płotkę. Jak ci się podoba Miss? Nie widziałem, panie Stanisławie. Pełnię służbę, nie oglądam się. Jeszcze nie widziałem, ale zobaczę w telewizji.